Test, 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 test. Dobra, witam wszystkich. Ruszamy. Tradycyjna środa w po północy czwartek. Nie mogłem nagrać wcześniej, miałem gości. No i bla, 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 bla. Może cukiereczka, bla, 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 bla. Wiecie, jak to jest. Ale ruszamy. Dzisiaj, no już nie będę tak wydłużał tego odcinka. Będziemy się tylko skupiać na ważniejszych elementach. Ale ciekawą rzecz jeszcze pokażę z polskich danych. Ruszajmy więc. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto, zaczynamy. Wszystko, co powiem, skończę moim zdaniem, nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Po nią zgłoście się do doradcy inwestycyjnego. Zaczynamy. Pamiętajcie, nie ma w krypto żadnych gwarancji. Jedyną gwarancją jest to, że możecie stracić kasę. I przechodzimy od razu do tematów. Go, 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 go. Dobra, dzisiaj nie będzie długo na temat Bitcoina, bardziej chciałbym tutaj złoto pokazać, także tylko tak raz, dwa, trzy. I tracisz kasę ty, tak jak to w krypto bywa, tak? Więc bardzo szybko dzisiaj, zresztą dzisiaj ten, kto oglądał live na Telegramie, wie, jak już teraz to wygląda, tak? Czekamy na razie bardzo ładnie na tą falę czwartą. Ja chciałbym, żeby było na tym poprzednim tutaj topie, tutaj gdzie jest 424 i stary swing failure pattern, tak? I na razie trzymamy się na tych dwóch VWAP-ach tutaj. Tym VWAP-ie i od tego impulsu. I bardzo ładnie mamy tutaj stratę z value area. Zaraz, momencik, bo tutaj muszę to wydłużyć. Stratę to można mieć jak ciężarówkę produkuje. Nie, jesteśmy na value area high. I teraz bardziej bym tutaj obserwował po tym topie takie A, B, tutaj C. Ja bym obserwował jeszcze bardziej do dołu, ale od tego momentu, jak ktoś jest żelaznym, zimnym jak bot, to kupno od tego momentu w górę, tak? Czyli stop loss pod tymi VWAP-ami. No i czekam właśnie na ten moment. Jeszcze tylko pokażę na większość czasu, jak ktoś nie był na Telegramie, że tutaj w tym miejscu mamy ładną strefę takiego oporu. Zobaczcie, tu były transakcje, ale tutaj nic nie ma. Zobaczcie, tutaj nic nie ma. To nic nie ma. I wiecie, co chcę powiedzieć teraz? Kogo tutaj bym wspomniał? I tutaj, zobaczcie, nie ma tych transakcji, więc de facto możemy zobaczyć, że Bitcoin może lecieć na przykład szybką windą na 38 tysięcy, jeżeli przebijemy te zasieki, czyli mniej więcej od 32 tysięcy, tutaj gdzie jest target, może być, bo tutaj zobaczcie, mniej więcej mamy ten taki wedge, diagonal. Muszę zobaczyć, jak to się po polsku nazywa. Ostatni trójkąt tutaj właśnie w ostatniej fali. I tutaj jakby było właśnie takie bam, takie wybicie i ten fake out mógł wtedy właśnie zejść, tak? Czyli nadal jeszcze lokalnie jestem bullish, ale już tutaj tak powoli tutaj bearish. I dzisiaj jeszcze o Ethereum to powiem parę słów, także może później dojdziemy do tego. Ethereum bardzo ładnie pokazuje ten akurat ten tutaj figurę, tak? Ten układ. Bardzo ładnie i tutaj blok jest, zobaczcie, na 2000 i bardzo ciekawe, ponieważ zobaczcie, cena idzie do góry, wolumen spada. Weźmy na Bitcoinie. Cena idzie do góry, wolumen spada. Na USDT wolumen rośnie na True USD. Tylko zobaczymy, ile tego paliwa tutaj zostanie. Dobra, to tyle. Słuchajcie, idziemy do klasycznej środy. Zaczynamy od złota. Złoto na razie bardzo ładnie wychodzi z tego tutaj całego naszego range'u. Teraz na tym. Tu mam akurat logarytmiczny. Wyłączę logarytmiczny na chwilkę. Zobaczcie, bardzo ładnie tutaj wychodzi to złoto. Tutaj jak możemy zobaczyć sobie 1, 2, 3, 4, 5, tak? Tutaj wybitka ta piątka. I tutaj prawdopodobnie będzie poważniejsza jakaś korekta, więc na razie złoto nie obstawiałbym, że pójdzie do góry. Ja bym sobie tutaj w ogóle złoto to bym sobie odmierzył w całym tym range'u, czyli mniej więcej tak bym sięgnął gdzieś odtąd. Zobaczymy, co nam tutaj to da, o ile jest takie coś możliwe. No, nie widać, bo i fixed range też nie działa, także no, także lipa. Dobra, szkoda. Szkoda. Pewnie na innym jakimś tam certyfikatorze, więc tyle, jeśli chodzi tutaj o złoto. Srebro na razie bardzo ładnie wygląda. Spójrzcie, srebro bardzo pięknie tutaj wyszło. Teraz taka tutaj dłuższa korekta, powiedzmy. Powiedzmy, po tym całym spadku tutaj,
jeżeli zaczynamy 1, 2, to trójka by była tutaj bardzo wysoka. Dlaczego nie mówię, że to jest 1, 2, dlaczego nie mówię, że to jest ABC? Jeżeli zobaczymy sobie na grand cycle, ok, to zobaczcie, jak to wygląda. Weźmy sobie na logarytmiczną skalę, ok, i spójrzcie, jak to na bardzo dużym cyklu wygląda. W ogóle tworzy nam się na srebrze ogromny kop and handle. I targetem tego wyłamania, to starzy bywalcy tego baru, pamiętają jeszcze z 2020 roku, targetem jest $94. Tak, $94 z tego wyłamania. Tylko musimy iść teraz właśnie do góry. Spójrzcie, jak ładnie trzyma nas ta 50 Fibonacci bazująca na tym fanie tutaj, tak? Na tym Fib fanie. Tutaj podejrzewam, że od $26 wtedy zaczęłoby bardzo ładnie tutaj przybierać to srebro. Platyna. Piękny układ platynowy. Słuchajcie, piękny układ platynowy. Pięknie zeszliśmy tutaj, zobaczcie, tutaj po tym wzroście. Okay. Na A, B i teraz tutaj mamy ostatnią tutaj tą korektę. Troszeczkę nie widzę dywergencji na tygodniówce. Może na piątce byłaby tutaj gdzieś dywergencja. Wtedy można by było jeszcze tutaj coś zobaczyć. Tak, i ona się zaczyna, tylko trochę słabo tak. Trochę słabo się zaczyna, dlatego słuchajcie, jak ktoś chce ryzykować, no to wiadomo, nie ma problemu, tak? Tu mamy miesięczny poziom i na tym miesięcznym poziomie bardzo ładnie się utrzymało. To jest strefa płynności, którą wcześniej zaznaczyliśmy, zanim to jest spadła, tak? Sorki, jak już spadała tutaj, ponieważ weźmy tutaj tą strefę płynności zaznaczyli pierw. I dla mnie, jeżeli dopiero wyjdziemy z powyżej tej linii tutaj, czyli 1526, to raczej będzie takie silniejsze odbicie wtedy tutaj do góry. Nie wiem. Jeżeli to jest takie duże A całe, to te B mogłoby podbić na przykład tutaj do 2 i do 2200. Dobra? Także tutaj bym uważał. Ja osobiście chciałbym zobaczyć jeszcze jeden taki week, na przykład do 1200 i wtedy swing failure pattern od tego momentu i wtedy coś takiego. W sumie to zaznaczmy sobie swing failure pattern na tygodniówce. W sumie rzadko na tygodniówce takie rzeczy robię. Ok, tutaj mniej więcej powiedzmy byłoby gdzieś tutaj. Ok, weźmy sobie, wpiszmy SFP i zobaczymy, jak będzie coś takiego, jak sobie alarm stawię, to by było grubo. O, tutaj już mamy na przykład VPVR, świetnie, ale to akurat nie jest mi potrzebne. Platyna troszeczkę poszarpana jak dla mnie i tutaj za bardzo ja nie szukam na razie wejścia. Jedynie na takim mikro tutaj wejściu to bym po prostu patrzył na shorta od tego punktu od 10.30, a dopiero powyżej na jakiegoś longa. Po prostu nie widzę tutaj na platynie akurat takiego wejścia. Podobnie jest teraz miedź. Miedź bardzo ładnie zaczęła tutaj A, tak jakbym zrobił, B i gotowa jest na C, czyli jeżeli jest mało miedzi, znaczy jeżeli miedź jest po niższym zapotrzebowaniu, to jest jakieś spowolnienie gospodarki, prawda? Jest jakieś spowolnienie gospodarki. Więc można by było sobie odmierzyć tutaj Fibonacci od tego topu tutaj do tego i zobaczcie, Fibonacci Golden Pocket bardzo pięknie zatrzymuje tutaj ten wzrost i tutaj moglibyśmy mieć właśnie A, B i C. I te C zaraz zobaczymy sobie, dokąd ono mogłoby tutaj spaść, ja tylko to na chwileczkę. Oj, coś to jest, aha, to już chyba miałem wcześniej takie coś. Tak, miałem wcześniej takie coś, dobra. O. Bull trap, bardzo piękny bull trap, tak, tutaj był. I patrząc na to, gdzie mogłoby się ono skończyć, to tutaj zobaczmy sobie ciach. 1.0, no mogłoby to zejść bardzo nisko, to do nawet 2.69, ale uważam, że tutaj na 3.30, 3.28 jest tutaj całkiem silny poziom, więc tutaj moglibyśmy oczekiwać pierwszej takiego impaktu. Ołów, cóż, w tej chwili ołów w tym tutaj miejscu na razie ma support na Fibonacci i jeżeli to jest trójka, to chociaż tak trochę to w tej chwili idziemy jeszcze tutaj wyżej na piątkę, ale nie wydaje mi się, raczej jest to początek tutaj A, B i C, tylko na razie jesteśmy zatrzymani, więc na razie nie, po prostu nie będę tutaj ubiegał faktów, tylko zobaczcie, wolumen się tutaj zmniejsza na tych futuresach, więc tej dywergencji też za bardzo pasowałoby jeszcze. No na razie nie, na razie po prostu ołów, tak jak wcześniej pokazywałem, jest bardzo duży price box od 192
do 165 i tutaj po prostu na mniejszych osiach to jest teraz. Tutaj jest nasz support na 180, a top nadal jest na 192. Energy sector, to muszę stąd wywalić. Golden Silver Ratio, pięknie, zobaczcie. Golden Silver Ratio, czyli ratio maleje, srebro idzie do góry. I teraz jeżeli to jest korekta tutaj, no to my ciśniemy z tą korektą tutaj do dołu, tylko że akurat dopóki nie przebijemy tego dołka, to nadal możemy mieć tutaj, zobaczcie, 1, 2, tu jest raz, teraz była dwójka i nadal do góry może, czyli srebro nadal może spadać, ale na razie idzie do góry i czekamy, czy przejdzie przez ten próg 75. O, tutaj, nie wiem, to pyk. 75, to jest nasz taki, 74 coś. GDX to spółki wydobywcze złota, całkiem nieźle, tylko tutaj chyba muszę usunąć logarytmik. I właśnie, uran. Uważajcie na uran, dobra? Bardzo ładnie wygląda. Po takim ogromnym spadku, weźmy sobie tutaj na logarytmiczną skalę. Ja to właśnie patrzę, no musiał chyba zacząć zakładać konta w jakimś tam Exante albo tam innych i po prostu zacząć powoli tutaj inwestować w uran. Jeżeli to była tylko taka jeszcze, jeżeli to jest korekta z tego spadku, bo nie mam danych, mam dane tylko od 2011 roku, szkoda, że nie mam innych, tak, akurat na tym uranium. Może jak tam w komentarzu byście napisali, jaki jest ticker na większe pole bazy danych dla uranu, to byłoby świetnie, bo to może naprawdę dać nieźle. Zobaczcie, uran niedługo będzie określony, albo już jest określony, jako green paliwo, więc tak zwane green energy nie będzie polegała na wiatrakach i na solarach, tylko właśnie na energii nuklearnej. I uran będzie po prostu most wanted paliwem. I teraz ja widzę to tak. Odmierzę sobie tutaj Fibonacci od dołka do góry i bardzo ładnie pierw pasuje mi tutaj odbicie na 17 coś, ale jeżeli byłoby jakiś kryzys i załamanie jeszcze, jakbyśmy zeszli do 10, okay, i tutaj, to ja tutaj zaczynam heavily uśrednianie. Po prostu inwestując w klasyczne, w rynek tradycyjny, można zarabiać tak samo jak na rynku krypto. No zobaczcie. A założę się, że w takim Exante, tam innych też są dostępne jakieś proste dźwignie razy 2 czy tam razy 3 na przykład, bo tylko na takie bym się ośmielił. I wtedy zobaczcie, cena doszłaby powiedzmy do, nie wiem, byłoby zapotrzebowanie na uran i to ona doszłaby powiedzmy do 50-70 dolarów, tutaj gdzie jest takie pasmo od 42 do 65, to zobaczcie, ile na tradycyjnej giełdzie można by było zarobić do tego momentu, powiedzmy tutaj do tego momentu. 3,5x, to jest bardzo dużo jak na tradycyjną giełdę, tam już wkłada się bardzo, bardzo duże miliony. No i dobra, mamy teraz jeszcze ropę. I ropa, tylko to włączymy. Ropa w tej chwili. Ropa w tej chwili doszła do naszego tutaj polepka. No i wiemy, że OPEC zwiększa produkcję, znaczy zmniejsza produkcję i w tej chwili cena jest podbijana, ale ta cena prawdopodobnie poleci tylko i wyłącznie do jakiegoś prostego poziomu, w którym gospodarka wtedy się wyłoży. Spójrzcie, już mamy problemy z kosztami, tak? Ludzie nie mają tego. Już mamy problemy z kredytami, znaczy firmy mają problemy. Już inwestycje idą do dołu. Więc jak myślicie, ile wytrzymają te firmy z jeszcze zwiększającymi się kosztami poprzez podwyżkę tej ropy? OPEC już przygotowuje się na kryzys. Niestety OPEC już przygotowuje się na kryzys, więc czekamy na dalsze rozwidlenia. Dobra, to by było tutaj z tego klasyku na tyle. Na razie to, co pokazywałem dzisiaj na właśnie Fed, czyli Fed tutaj, inflacja, core inflation nadal na stałym poziomie, troszeczkę wyżej, ale inflation year over year jest niższa, tak? Czyli superancko, pięknie, jest wszystko rozgrzane, zobaczymy jak to będzie. Aha, jeszcze miałem pokazać, o tym ktoś się pytał, polski, polski złoty do PLN-a. Spójrzcie, mamy taki całkiem niezły tutaj kanał wzrostowy. W tej chwili minęliśmy tutaj, no można to na upartego, mamy jeszcze support tutaj, ale zaraz Wam pokażę, jak to wygląda.
na upartego można zrobić o tak, na przykład o w tym miejscu. I mamy teraz support, tak? Także ja na przykład bardziej czekam, aż powrócimy na ten support, czyli powrócimy na około 4.30, a jak nie, to czeka nas tutaj spadek w kierunku 4.15, 4.11. Dolna część tego kanału, jak na razie widzicie, jest 3.90. No jeżeli dolar by się tak załamał, że oh my god, no to byłby jego początek. Także na razie obserwujmy, na razie dopóki nie wychodzimy powyżej 4.30, to ja nadal widzę spadki na 4.11 albo nawet i 3.90 czy coś takiego, bo jest tutaj dół tego kanału. Euro do PLN-u. Wychodzimy dołem z tego trójkąta, więc uważajcie, prawdopodobnie nie przytrzyma nas tutaj ta średnia, właściwie to ona tutaj ma takie nagięcie, o. Raczej wątpię, żeby nas przytrzymała i tak długo jak będziemy powyżej 4,60 to jest ok, ale jak tylko zaczniemy spadać, to uważajcie, bo może to być tutaj, zobaczcie, takie techniczne, zobaczmy, wyłamanie, chociaż te figury, to wiecie, w tej chwili nie są aż takie dokładne, ale zobaczmy, mielibyśmy powrót do naszej podstawy, czyli 4,30 na przykład. To by było coś, prawda? To by było coś. To jest dolar do euro, to ten frank bardzo podobnie, tylko tutaj właśnie tak długo jesteśmy na tej konsolidacji w tym momencie, to ja na razie tutaj bym nie shortował, czekałbym na podbicie troszeczkę do góry. Na razie tutaj jest nasz tutaj support. Targetem głównym było 5.29. Po prostu polski złoty, jak zacznie słabnąć, to niestety te waluty będą słabły wolniej. No i jeszcze funt. Funt na razie zmierza bardzo dobrze, tak jak jest tutaj ABC nasze. I to jest tygodniówka, także to bardzo długo, bardzo długo. Nie ma chyba tej dywergencji jeszcze. A i już jest taka, ale trochę słaba. Wydaje mi się, że jeszcze tutaj spadek w kierunku powiedzmy 5-10 byłby tutaj mile widziany. Nie wiem, rubel do PLN-u, no na razie tutaj właśnie do dołu, tak? Także supporty, jakie tutaj posiadamy, akurat ciężko tutaj, bo to jest, akurat rubla nie lubię sobie sprawdzać, bo jest dużo manipulacji tutaj. Tu już praktycznie tutaj FX market, to już jest dużo manipulacji, tu już trzeba doświadczenie. Ja mało traduję na tym, praktycznie w ogóle już nie traduję na tym, także nie bardzo tutaj moje gadki tutaj mogą być. W tej chwili korona takim bocznym ruchem tutaj próbuje coś osiągnąć, ale widać, że nie za bardzo idzie. Jest tutaj już dosyć stromo i powiedziałbym, że tutaj mieliśmy już ten wzrost i teraz byłaby tutaj korekta. Oj, momencik. Także korona na razie widzę tylko tutaj boksa. Na razie ja takich poszarpanych tutaj rzeczy nie za bardzo się skupiam, ponieważ jest dużo innych elementów do trade. Dobra, to mamy. I do rate'ów jeszcze wrócimy. Dobra, idziemy. Aha, tutaj moje zbióreczki są zachowane. Dobra. O, dobra. Słuchajcie, mało takich wiadomości o altach. Macie słyszałeś o Floix, taki Twitter na blockchain, mają teraz airdrop w maju dawać, to dziś rejestracja na ich stronie. Do dziś. Aha, to już pewnie za późno, bo dzisiaj miałem wcześniej nagrać, ale zobaczcie, jeszcze może coś z tego będzie Floix. Zobaczcie sobie sami. I tutaj zobaczcie, jest masa monet teraz, które używają proof of work. I tutaj właśnie jest mowa, że co będzie, jak chińscy minerzy przestawią się na proof of work. A jak wiemy, Ethereum już jest proof of stake, więc gdzieś te minerskie różne uczucia będą szły. Także zobaczmy, jak to się wszystko rozegra. Warto mieć te monety tutaj na radarze, żeby zobaczyć, co z tego się tutaj urodzi całego. Jeszcze miałem przejść przez monety takie typowe tutaj, powiedzmy, gemsowe, ale to już może jutro zrobię, bo już jest późno. Ej, widziałem się z takim gostkiem z budowlanki, oni robią wykończenia i takie generalne remonty. Mówi, że jak do przetargów stawały 2-3 osoby tam w tym boomie, to teraz 16-17 osób. I mówi, że niektórzy to biorą na zero, tylko żeby pracowników utrzymać. I mówi, że jedni zrobili na zero, a drugi do minus tam 70 koła. Mówi, że nie ma pojęcia, albo ma jakiś niepełnosprawnych, albo na czarno. Ja powiem tak, że
Ja powiem tak, że zwiększenie się właśnie tych licytacji robotniczych, jak to tak nazywam, tak, o pracę, było bardzo nasilone w Irlandii i dużo bardzo teamów robiło tak, że brało to na ujemne, tak, a następnie potem robili parę takich kontraktów ujemnych i opóźniali się z pracą, z kontraktami, tak, ale robili to i mieli pracę. To takie było dosyć, powiedzmy, jak cliffhanger, jak Stallone na krawędzi. I takie mniej więcej klimaty były. No, słuchajcie, w Polsce bardzo dużo poszło do góry, wszystko. I ja mówię, w 2008 roku kryzys nie miał co zabierać. W tym kryzysie jest bardzo dużo do zabrania. Bardzo dużo. To jest tak jak tego. I zobaczcie, teraz wracamy do tych mortgage-backed securities. I tutaj zastanowimy się troszeczkę nad rejtami, chwileczkę. Zobaczcie, another scary story. Apartamentowiec tutaj, znaczy ten biurowiec został kupiony za 35 milionów dolarów w 2001 roku. Pewnie został kupiony, jak była przecena po dwóch takich wieżowcach. Class A, downtown, Louisville, nie mam pojęcia. Teraz został sprzedany za 9 milionów. 9 milionów. Także real estate nie zawsze idzie do góry. Chodzi o to, że banki posiadają bardzo dużo mortgage-backed securities, tak jak mówiłem. Firmy, które kupują te różne nieruchomości, używając właśnie kredytów, robią spółkę, powiedzmy firma druga, i ona to kupuje. Więc ta spółka, jeżeli zobaczy, że ten budynek traci na wartości cały czas, a procenty idą do góry i raty idą do góry, a kapitalizacja firmy spada, co zrobią? Oddadzą ten budynek. Po prostu pieprzą. Zrobią bankructwo, powiedzą, spierdzielać z tym. Do widzenia. Nie będziemy tego utrzymywać. Prawda? Więc są wtedy banki z bardzo takim niebezpiecznym dosyć tutaj precederem. Więc te rejty, zobaczcie, rejty tutaj mam akurat. Mamy, gdzie one tutaj są? Real investment, o właśnie. Spójrzcie. Tutaj na przykład mamy, o proszę bardzo, typy REIT-ów. Tutaj chciałbym pokazać parę właśnie rzeczy, ponieważ wiem, że bardzo dużo z Was ogląda inne różne kanały, w którym są ekonomiści, którzy mówią, to prawdziwi ekonomiści, nie ja tutaj z jakiegoś ulicznego wataszkowa tania, tak? Z Mandaloru. Także często były tam słowa, bo oglądałem tam różne filmy z cyklu, powiedzmy, Nam Zależy i w ogóle, i były tam, no nie bowiem rekomendowane, ale wspominane bardzo często REIT-y, czyli tak zwane rejty po polsku, żeby mieć procent z zysku, jaki szedł z wynajmu lokalów komercyjnych. Ale. Nie tylko takie REIT-y były tam też omawiane. I tutaj zobaczcie, mamy equity REIT, czyli REIT-y, które mają, momencik, REIT-y, żeby to mi się prosto, żeby każdy też mógł sobie na telewizorze poczytać, to sobie tutaj to, o. Większość REIT-ów to kapitałowe REIT-y, które posiadają i zarządzają nieruchomościami przynoszącymi dochód, czyli te, które po prostu właśnie mają nieruchomości, które przynoszą dochód. Przychody generowane są głównie z czynszów, a nie od sprzedaży nieruchomości. Ok, pamiętajcie, przychody generowane są z czynszów. Drugi, REIT-y hipoteczne. Hipoteczne pożyczają pieniądze właścicielom i operatorom nieruchomości bezpośrednio poprzez hipoteki i pożyczki lub pośrednio poprzez nabywanie papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, czyli MBS-ów. Jaki mamy nadchodzący kryzys teraz? Mortgage-backed securities. Jeżeli kupiliście jakiekolwiek REIT-y z tego zakresu, to uważajcie, bo jeżeli jeszcze nie jesteście na stracie, to nie wiem, jak macie doradcę tam finansowego lub ktokolwiek Wam tam doradza, lub sami jesteście ograniczeni w temacie, zrewidowałbym tą decyzję. Tylko tyle powiem, zrewidowałbym tą decyzję. Ich dochody generowane są poprzez marżę odsetkową netto, różnicę między oprocentowaniem kredytów hipotecznych a kosztami finansowania tych kredytów. Model ten czyni je potencjalnie wrażliwymi na podwyżki stóp procentowych. I hybrydowe REIT-y, czyli jeżeli ktoś ma w swoim pakiecie REIT-owym, czyli ETF, który kupił, posiada i strategię REIT-ów kapitałowych i hipotecznych. I teraz tak, te REIT-y są w większości preferowane przez dużą ilość ludzi, ale
Ale. Co się dzieje, jak jest kryzys? Za najem będzie cena spadała, tak? Tym samym wartość budynków komercyjnych, commercial building, commercial real estate, też będzie szła do dołu, co pokazywał ten obrazek właśnie, że ten apartamentowiec został sprzedany mniej. Więc ogólny ETF tego typu REITów też do dołu. Więc tak jak mówiłem w bodajże listopadzie, co czytałem ten raport Bank of International Settlements, uważajcie, bo nadchodzi bardzo duży strzał. I w Polsce część firm, które posiada ekspozycje na różnego typu duże biurowce, też może iść do dołu, a wraz z nimi poszczególne rzeczy do dołu i inne też do dołu. Więc uważajcie na nieruchomości komercyjne w Polsce. Uważajcie na nieruchomości komercyjne w Polsce, dobra? Naprawdę temat będzie dosyć gorący, ok? Oczywiście przekonacie się o tym, jak już będzie to na innych kanałach, bardzo rozłożone, bardzo powiedziane, ale wtedy już prawdopodobnie będzie za późno. Już w listopadzie był ostatni gwizdek, teraz już jest już... Także uważajcie, jak sobie wejdziemy tutaj na... Ja mam tutaj akurat gdzieś... O, jest, REIT, zobaczcie, jak mamy tutaj, spójrzcie. Mieliśmy bardzo dobry ciąg tutaj całościowy, to jest, weźmy sobie miesięczny. Dobra, bardzo ładnie tutaj weszliśmy, piąta fala i teraz tutaj wypadałaby ładna korekta, ok? I ta korekta miała tutaj troszeczkę podbicia. Wydaje mi się, że jeszcze pasowałoby tutaj lekkie odbicie, ale, chociaż momencik, by zbyt płasko było, jeszcze przydałby się nam to taki lower low i później dopiero, to są całościowe REIT, to są wszystkie. Wiecie, jeżeli na przykład posiadacie, w zależności co wasz REIT posiada, jeżeli posiada na przykład platformy, mówię, powierzchnie, które wynajmują powiedzmy centra medyczne, szpitale, coś, to prawdopodobnie zostanie, no bo każdy będzie musiał się leczyć, tak? Albo na przykład straże, wojsko, nie wiem, produkcję, jakiś tam huk wie, nie wiem, czegokolwiek, co jest potrzebne w czasie kryzysu, nie jakieś tam, nie wiem, może do produkcji broni albo coś w tym stylu, to prawdopodobnie jesteście super bezpieczni i będzie ok, ale normalne centra handlowe mogą ucierpieć, także uważajcie na to, ok? Uważajcie na to. Może być nieciekawe. I supporty, jakie tu widzimy, są na przykład na 1100, bardzo głęboko. Tu jest bardzo ładne. W ogóle odpalmy sobie dyniówkę. Zobaczymy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy już pod dyniówką. Także nieźle. A zobaczymy, jak jest tygodniówka na przykład. Miesięczniówka, zobaczcie. Miesięczniówka znaczy, idzie tutaj bardzo ładnie i prawdopodobnie spotka gdzieś się wkrótce, za jakieś 2-3 miesiące na poziomie 1500, 1000 tutaj. Więc może oznaczmy sobie taki potencjalny tutaj taki spadek pierwszy. O, gdzieś w tym miejscu. Patrz, jakby tutaj było, to wtedy znowu dosyć dobrze jest to rozplanowane. I to chyba tyle moich wiadomości na dzisiaj z Placu Boju. Przejdźmy sobie teraz tutaj do zbiórki. Zbiórka, tutaj znowu leczenie onkologiczne i ten trwa walka, także link będzie pod opisem. Już dzisiaj nie będę się tutaj rozwodził, także jak macie parę talarów, to też rzućcie tutaj na tacę, co da radę. Link będzie pod opisem. Teraz patrzcie. Tutaj też jest właśnie sync swap, zobaczcie sobie. Momencik. Sync swap. Pyk. Tutaj jak podłączycie wallet, możecie sobie w Galaxy ID, w paszport, trzeba swoje odklikać i wtedy można tutaj starać się o NFT-ka. Także zobaczcie sobie tutaj coś takiego, bo będzie 2 years anniversary. Twitter, nie wiem czemu mi tak to dogrywa, Twitter, GigaSwap. Spójrzcie teraz. GigaSwap zaczyna robić geoblokadę dla osób z Ameryki, czy nie będą mogły inwestować w GigaSwap. Mówią, że Stany Zjednoczone zademonstrowały bardzo niekorzystne dla krypto postawę i zamierzają zatrudnić w ogóle, gdzieś tutaj miałem to napisane, ale nie pamiętam gdzie to było. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, czyli Security Exchange, stara się zatrudnić prokuratorów generalnych w Nowym Jorku, San Francisco i Waszyngtonie do swojej jednostki Crypto Assets and Cyber Units, CACU.
W skrócie. W swoim wydziale egzekwowania prawa CACU jest odpowiedzialny za badanie i ściąganie naruszeń prawa papierów wartościowych dotyczących z aktywów kryptograficznych i kwestii bla 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 prawnych. I to jest, zobaczcie, że oni zatrudniają nową armię ludzi, żeby ścigali właśnie takie projekty, więc ten crackdown może się tutaj rozegrać. I zobaczcie, to co mówiliśmy wczoraj. Stany Zjednoczone atakowane są od środka. To nie Chiny ani Rosja to robią, to nie BRICS, tylko od środka rozwalają Stany Zjednoczone. Nowy przemysł, który w tej chwili mógłby dać Stanom Zjednoczonym kiedyś tak jak internet, gdzie Chiny blokowały internet, Stany się otworzyły, kolejne tryliony dolarów gospodarki, kolejne technologie i w ogóle. Ale oni lubią to banować. Po tym jak Gary, gdzie to jest, ogłoszenie pojawia się, bo tu szukają ludzi nowych, tam dużo wniosków o pracę postawili. Ogłoszenie o pracę. Ogłoszenie pojawia się wkrótce po tym, jak przewodniczący SEC, Gary Gensler, poprosił o prawie 2,4 miliarda dolarów finansowania w celu ścigania niewłaściwego postępowania kryptograficznego. To było 29 marca, co wtedy Gary Gensler był tam w tym, miał hearing chyba. Także zobaczcie, jak USA próbuje załatwić tę branżę i w tej chwili coraz więcej senatorów zaczyna być w obronie krypto, więc już tam zaczyna się zbierają, czarne chmury się zbierają nad Bidenem i jego tutaj świtą, więc czekam właśnie na te odezwanie, ponieważ Ameryka nadal ma kartę do rozegrania Freedom, przynajmniej lepsze Freedom niż tamte Freedom, które postępuje. Zobaczcie, jaka w ogóle jest relacja w tej chwili Chin i Rosji, że oni są takie the greatest, że oni są super, że oh my god, że w ogóle i ten, to jest typowy marketing, że nagle jest pięknie, nagle Chiny są dobre, nagle tak będzie zabezpieczenie towarem, pięknie, a wy to macie nierealne, ale ludzie, co z tego, jak nawet tam nie będzie wcinania papieru, jeżeli ktoś powie, że nie wiem, mrugnęłeś okiem w lewo, a nie w prawo, tak, albo twoje sztuczne oko przewróciło się dalej, także podejrzewam, że większość projektów będzie separowała Stany Zjednoczone ze swoich tutaj konkluzji, a nie mogą zamknąć wszystkich, nie mogą zamknąć wszystkich. Zobaczcie, dzisiaj Ethereum, Shanghai, update, tak? Także spójrzcie, tutaj uwolnienie tych monet. Więc Ethereum, tutaj jak ktoś tam obliczył, będzie możliwe uwolnienie 400 tysięcy transakcji tutaj, tych withdrawals, zajmie około 3,5 dnia i 800 tysięcy zajmie około 7 dni, więc jestem ciekaw właśnie, jak Ethereum na to zareaguje. Patrząc sobie tutaj na Ethereum, może tutaj spojrzę, żeby już nie... Mam tutaj Ethereum... O, patrząc sobie na Ethereum, zobaczcie, mamy ten tutaj właśnie nasz układ. I tutaj mamy na dniówce, zobaczcie, 2036 mamy niezły opór, a później, zobaczcie, do 2700 nie mamy nic. Więc jeżeli cena jakoś pokona to i byłaby jakaś pompa teraz, to słuchajcie, naprawdę nie wierzcie, że zaraz Ethereum poleci tutaj, tylko wtedy ci, co uwolnią, byłby niezły cash. A teraz, jeżeli zaczniemy wychodzić z tego wedge'u do dołu, to też myślę, że byłaby taka ładna szansa tutaj na Grunwald 1410 to złapać, a jakbyśmy spadlibyśmy jeszcze niżej, to jeszcze lepiej dla nas wszystkich, dla ładowania toreb i w ogóle dla ładowania toreb, także ciekawie zobaczymy, co z tego wyniknie. A jeszcze tutaj właśnie NBX Warsaw Summit, także tutaj jest bilety na hasło 321 Crypto, dostaniecie 10% obniżki, tak, czyli tutaj kolejna promocja po właśnie Jolce, też tutaj możecie wejść, więc Nextblock Info, link do tego tweeta mogę dać, tylko tam musicie gdzieś hasło wpisać, właśnie nie wiem gdzie za bardzo, tutaj chyba właśnie na tickets, aha tutaj tickets, wtedy będzie 3-1, także jak ktoś idzie to czemu nie, może mieć zniżkę. Teraz spójrzcie, jest bardzo dużo różnego typu DEXów, różnego typu agregatorów, i które nie mają monet. Jednym z nich jest właśnie tutaj ODOS, tak? ODOS Protocol. I nie ma tu tokenów, więc warto czasami wejść na taką platformę i po prostu tam poklikać, popatrzeć, założyć profil jakiś, jeżeli jest coś tam, robić swapy, bo być może wtedy będziecie zaliczani jako tak zwany protocol interfere, tak? Czyli ten, kto działał na danym protokole i wtedy może będzie jakiś airdrop. I tutaj jest właśnie ta strona launch DAP możemy zrobić. Nie wiem, czy akurat mi się to odpali, bo mam problem w Brave'ie z tymi lapsami. Proszę bardzo, swap from, można sobie tutaj potestować.
FBI. To jest dobre. To jest dobre. Słuchajcie, FBI. FBI zaczyna ścigać ludzi za ekstremizm, którzy używają słowa takie jak based, takie jak red pill, takie w ogóle jak, nie wiem co znaczą na przykład te słowa people, true overview, gdzieś tu były takie zestaw słów. Ja pierdzielę. O, tu są słowa. Zobaczcie, Chad, race specific terms, male voting, gdzie to jest w ogóle. Zobaczcie, ja pierdzielę, ja nie mogę w to, w ogóle nie, ja pierdzielę. Wygląda mi na to, że próbują złapać ludzi, zobaczymy tylko, czy w Polsce takiego będzie, którzy używają, mi się wydaje, że może nie być, bo to chcą rozwalić Amerykę od środka, którzy chcą po prostu wprowadzić jako terrorystę osobę, która nie jest terrorystą, po prostu normalnego obywatela. I to jest dlatego, że wtedy można zabrać mu wszystko, bo terrorysta nie ma praw. Nie ma praw. Nie wiem, co to się dzieje. Nie wiem, naprawdę, jak ktoś ogląda mnie ze Stanów, to dajcie jakieś komentarze, co tam u was się dzieje, bo to jest paraliż. To jest paraliż. Pierwsze mieszkanie. Rząd szacuje, ile osób korzysta z programu. I tutaj jeszcze chciałbym pokazać pewną rzecz na pulsie biznesu. Zobaczcie, dane demograficzne. Dane demograficzne 2000 roku spadają. To jest populacja ogółem. Zobaczmy, mężczyźni spadają, kobiety spadają. Średnia populacja w roku ogółem. Okay. Od 1999. Wszystko spada. Średnia spada. Okay. Teraz weźmy sobie na przykład populacja rocznie, dane demograficzne w ciągu roku. Gdzieś tu było dane demograficzne. Zgony, zobaczcie, zgony mężczyźni. Bam! Dziwnym trafem zgony mężczyźni, zobaczcie, 2020 rok. To już ja tylko pokazuję, to już, wiecie, grypy też były też tutaj, ok? Zgony, co to były? Dane zgony mężczyźni, a co to jest za różnica jest pomiędzy jednym a drugim? Jeden jest większy od drugiego, ale nie wiem, o co tu chodzi. To samo jest napisane, a nie wiem, roczna, populacja, ten premium, a tu to samo, ale nie wiem, o co chodzi. A tutaj, aha, niemożliwe. O rany, słuchajcie, to jest tak od, to jest to do 250 tysięcy, a to są te przedłużenia tych danych, spójrzcie, to są, ja pierdzielę. Niemożliwe, to jest niemożliwe. To jest 525 tysięcy, tam było, no nie wiem. Dobra, znalazł kobiety, też idą do góry. Przyrost naturalny, trochę kiepski. I akurat, zobaczcie, akurat dziwnym trafem przyrost naturalny i to wszystko jest tutaj. Bardzo ciekawe dane, ok? Bardzo ciekawe dane. Oczywiście nie jest to folia, nie jest to folia. Tutaj, zobaczcie, dane pewnie są z GUS-u i z innych danych. bardzo ciekawe. Więc pierwsze mieszkanie i inne rzeczy, no. Pozdrawiam. Rama, limit 1 miliard złotych. Ciekawe, kto za to zapłaci. Rewolucja amerykańska. Tutaj zobaczcie. EPA, czyli Environmental Protective Agency. Rewolucja amerykańskiej motoryzacji. USA zaostrzą standardy emisji spalin. Spójrzcie, 25% ciężkich ciężarówek będzie miało napęd elektryczny do 2032 roku. O, powodzenia. Agencja szacuje, że zaostrzenie standardów pozwoli zmniejszyć emisję dwutlenku węgla łącznie o 10 miliardów ton do 2055 roku. Także nie wiem, jak oni to zamierzają zrobić. Prawdopodobnie elektryki, raczej chyba wodór wejdzie tutaj, elektryki będą te ugotowane, ponieważ już nawet Tesla w 2024 roku będzie miała model Tesla H, czyli Tesla H, czyli hydrogen. Tak? Także no i zobaczymy, jak spalinowe wszystkie motory będą tutaj wyglądały. Zobaczymy. No wodór byłby bardzo dobry, no elektryki nie są wcale żadnym zaoszczędzeniem, także nie. No i dobra, spójrzcie. Na mainstreamie pojawia się informacja, to będzie największy krach w tym. To będzie największy krach w historii. Apokaliptyczna wizja. Ekonomista bla bla bla, Harry Dent, tak, prognozuje. Wydaje mi się, że nie do końca się to sprawdzi, jeszcze przynajmniej nie teraz. Będą raczej
będą raczej ratować tutaj jeszcze tą giełdę. Także Harry Dent już wiele razy mówił o takich rzeczach i tutaj mówił o tych. Także to jest moim zdaniem taki tylko temat, żeby ktoś tutaj coś zobaczył, ale przez długo jeszcze nie będzie widać tego kryzysu i nagle po prostu walnie. Tak? Także teraz Fed już nie ma wyjścia, musi zacieśnić politykę monetarną, by zlikwidować inflację. I wydaje mi się, że właśnie będzie odwrotnie, tak jak my wiemy, że Fed raczej będzie musiał ratować swoją gospodarkę i wtedy wszyscy będziemy musieli nauczyć się żyć z wysoką inflacją. I tym optymistycznym tematem, czyli inflacją, która będzie skakała, czyli jak ktoś będzie mówił, że Bitcoin jest zmienny, to niech mi ktoś powie, jak waluta traci na wartości, ponieważ inflacja właśnie powoduje, że waluta traci na wartości, czy normalny fiat też nie jest tak zmienny. I żegnam się z Wami, jest późno, dobra, jeszcze nagrałem tutaj 40 minut. Trzymajcie się, cześć, cześć, cześć.